kochani, tak na wesoło. Może nie wszystkim będzie wesoło, mnie na pewno nie, ale wam mam nadzieję, że będzie wesoło. Chcę wam powiedzieć, że bardzo często zdarza się taka sytuacja, że kobieta bardzo by chciała, żebym jej pomógł. Ona bardzo by chciała, żebym jej pomógł, gdyż jej sytuacja jest bardzo poważna. Nie dość, że jest bardzo poważna, to bym powiedział nawet, że jest tragiczna. Że nie dość, że kobiety sytuacja jest tragiczna, to ona się czuje bardzo źle. Ona się czuje bardzo źle, a na dodatek to ona nie wie, co ona mogłaby zrobić, żeby się poczuć lepiej. I to zdarza się bardzo często, że ona czuje się zupełnie, zupełnie zagubiona. Nie dość, że się czuje zagubiona, to ona nie widzi wyjścia z tej sytuacji. Nie widzi. I dlatego zgłasza się do mnie, żebym jej pomógł. Żebym jej pomógł i żebym coś zrobił takiego, żeby ona po pierwsze wiedziała, jak wyjść, znaleźć wyjście z sytuacji, po drugie, żebym jej pomógł, a po trzecie, żeby ona się poczuła lepiej, a w każdym razie, żeby chociaż nie tak źle, jak do tej pory. I teraz uwaga, to jest tak oczywiste, że aż trudno wyobrażalne. Ta kobieta wszystko chce, z wyjątkiem jednej rzeczy. Jakiej rzeczy? Za żadne skarby nie chce zdradzić. Co jej dolega? Na co się skarży? I co jej przeszkadza? I to jest, kochanie, to nie jest żaden żart. To jest całe sedno problemu, bo każda kobieta chciałaby się poczuć lepiej, chciałaby, żeby wreszcie odpuściło jej to, co ją tak strasznie dusi, tylko że ona za żadne skarby nie powie, o co chodzi. I dlatego, drodzy panowie, informuję was, że to, co ja przeżywam pomagając tym kobietom, to jest nic w przypadku tego, co przeżywa normalny człowiek, jak ma do czynienia z kobietą, bo kobieta przecież ona przecież wie, jak ona strasznie cierpi, a on, świnia jeden, nawet nie wpadnie na pomysł, że ma jej pomóc, że powinien jej pomóc. A w czym? No jak to? No jak kocha, to się domyśli chyba, no nie? No przecież to jest oczywiste, że jeżeli facet kocha, to się domyśli i jej pomoże. Bo jak nie kocha, no to co z tego, to i tak nie zrozumie. No i tak jej przecież nie zrozumie. I dlatego, drodzy panowie, informuję was. Tak zbudowany jest ten świat. I dlatego, kochani, wy się domyślcie, po prostu się domyślcie. Widzisz kobietę, to się domyśl, że ona cierpi, że masz ją wziąć w ramiona i pocieszyć. W czym masz ją pocieszyć? W jej ciężkim losie, po prostu w ciężkim losie masz przytulić i powiedzieć, że rozumiesz. I masz powiedzieć, że rozumiesz i że ty jesteś w stanie to odczuć. I to jest najważniejsze, naucz się tych słów. Tego masz pocieszyć i za każdym razem masz pocieszyć i powiedzieć, kochanie, nie martw się, będzie dobrze. Ja ci to gwarantuję. I w tym momencie dostaniesz jeden punkt, a czasami nawet dwa, jak będziesz dobrze przytulał. Zapamiętaj.